Głównym partnerem programu jest miasto Zielona Góra. Po krótkiej przerwie wracamy do hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego, gdzie dziś Selmet Zielona Góra podejmuje start Gdynia. Po 20 minutach gry zielonogórzanie prowadzą 40-19. Pierwszą kwartę wygrywając 22-8, a drugą 18-11. Nie da się wygrać meczu, jeżeli notuje się tylko 32% skuteczność z gry. Do tego przegrywa się zbiórkę 15-21 i notuje się w pierwszej połowie 13 strat. A właśnie tak dziś prezentuje się start Gdynia, stąd też nie największe emocje dziś w starciu pomiędzy Stelmetem Zielona Góra a ekipą z Trójmiasta. No cóż, w pierwszej połowie najskuteczniejszym zawodnikiem Stelmetu Zielona Góra okazał się Walter Hodge, który zdobył 11 punktów, 10 oczek Quinton Hosley, po 7 Hanas i Jones, 3 punkty Stewicz, 2 Czesnawski. W drużynie gości najskuteczniejszy póki co jest Robert Rodbart, 9 punktów na jego koncie, 4 Andrzejewski, 3 Jankowski, 2 Wojdyła i 1 Kucharek. Jak już wspominaliśmy, drużyna z Gdyni ma w swoich szeregach tylko jednego obcokrajowca, ale to o niczym nie świadczy. Wystarczy wspomnieć, że kilka dni temu w meczu Entermarsze Basket Cup pierwszoligowy Śląsk Wrocław, złożony właśnie tylko i wyłącznie z krajowych zawodników, postawił w swojej hali bardzo trudne warunki Anwilowi Włocławek. Co prawda Anwil wygrał to spotkanie 9 punktami, ale po pierwszej kwarcie prowadzili gospodarze, czyli WKS Śląsk Wrocław. Po drugiej 4 wygrywał Anwil, po trzeciej znowu 4 prowadziła ekipa Śląska Wrocław, ale ostatecznie przegrała 9 oczkami. Mamy faul Kucharka. W kontrze był Quinton Hosley, nie wiem dlaczego sędzia, no właśnie, podyktował to jako faul sportowy, także myślę całkiem prawidłowe zachowanie jednego z arbitrów prowadzących dzisiejsze spotkanie. Będziemy mieli 2 rzuty wolne i piłkę z boku dla Stelmetu Zielona Góra. Na linii rzutów wolnych Quinton Hosley. 10 punktów do tej pory tego zawodnika. 11 punkt trafia na konto Quintona, 44 na konto Stelmetu Zielona Góra. Quinton nie myli się tym razem w rzutach wolnych, 100% skuteczności w tym elemencie gry amerykańskiego reprezentanta Stelmetu Zielona Góra. I tak jak wspomniałem, piłka z boku dla gospodarzy po przewinieniu niesportowym Jankowskiego. Hosley próbował minąć Malczyka, ale nic z tego. Hodge zmylił śniega, Hodge z pół dystansu, niecelnie zbiera Rodbart i szansa przed ekipą startu Gdynia na to, aby przewaga Stelmetu stopniała chociaż o 2 punkty. Dziś zielonogórzanie bardzo dobrze spisują się w obronie, w efekcie czego drużyna gości zanotowała już 13 strat tylko przez pierwsze 20 minut gry. Natomiast zielonogórzanie zaliczyli aż 8 przechwytów, z czego 4 należą do Roba Jonesa. Ponadto Jones zanotował 5 zbiórek w pierwszej połowie, będąc tym samym jednym z najlepiej walczących pod tablicami zawodników Stelmetu Zielona Góra. 6 zbiórek Olivera Stewicza, łącznie 21 wywalczonych piłek pod tablicami, jeżeli chodzi o Stelmet Zielona Góra w pierwszej połowie dzisiejszego spotkania. Quinton Hosley wziął się za rozegranie akcji. Jest Hodge. Stewicz już ustawia się pod koszem, ale widzieliśmy, był pchnięty przez Tomasza Wojdyłę. Pierwszy faul zawodnika, drugie przewinienie startu Gdynia w trzeciej kwarcie. Piłka zza linii końcowej dla gospodarzy. Do gry wprowadzi ją rozgrywający Stelmet Walter Hodge. Urywa się spod zasłony Hanas. Hanas z pół dystansu i zdobywa 2 punkty rzutem o tablicę. Przewaga zielonogórzan rośnie. 47-19 prowadzą gospodarze. Śnieg do Wojdyły, ten do Malczyka. Malczyk zmylił srokę, ale świetnie tam zablokował go Quinton Hosley. I piłka trafia w ręce zielonogórzan po tym bloku Quintona Hosleya.
dość długo przy piłce Quinton Hosley. Jest stroka, Hanas zmylił Jankowskiego, Hanas z pół dystansu, niecelnie, Hosley wywalczył piłkę pod tablicą, ależ... No i widzimy, Malczyk przekroczył linię boczną boiska, w związku z tym, ale Zielonogórzanie przekroczyli też czas 24 sekund. Sędziowie pokazali, że zanim Malczyk nastąpił na linię boczną, minął czas na rozegranie akcji przez Stelmet Zielona Góra. No i teraz to start Gdynia, będzie próbował zdobyć kolejne punkty. Na razie gromadzi ich tylko 19. Było blisko zdobycia kolejnych punktów po rzucie Jankowskiego. Piłka zatańczyła na obręczy. Rodwart jeszcze walczy tam pod koszem. No i w końcu piłka trafia do kosza. Widzimy, co się stało się Tomaszowi Wojdyle. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, ale trzyma się gdzieś tam za twarz. Jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych zawodników startu Gdynia. Ale widzimy, że wszystko jest w porządku, przynajmniej na tyle, żeby Wojdyła mógł kontynuować swoją grę. 47-21 prowadzą Zielonogórzanie. Za chwilę rozpoczniemy 24. minutę pojedynku. Hodge do Hosleya, ten pilnowany przez Malczyka, ponownie Hodge. Stewicz ustawiony dobrze pod koszem. Odrzucenie na obwód, tam jest Hodge, Hodge z dystansu. Bez punktów zbiera Stewicz, zablokowany przez Rodbarta. Świetnie serp, ale widzieliśmy Wojdyła, wybił mu piłkę z rąk. 22 sekundy na rozegranie tej akcji będą mieli Zielonogórzanie. Trzeba przyznać, że dzisiejszy mecz, który możemy obserwować w hali Ceres, do najatrakcyjniejszych nie należy. Nie jest to zbyt porywające widowisko, chociaż widzieliśmy ciekawe akcje w pierwszej połowie. Teraz mamy błąd kroków Quintona Hosleya i stratę piłki przez Stelmet Zielona Góra. Tak jak mówiłem, chociaż w pierwszej połowie widzieliśmy kilka ciekawych akcji, pakę Quintona Hosleya, czy też świetną akcję pomiędzy Chesnauskisem a Robem Jonesem, również zakończoną wsadem. No to zbyt wiele na parkiecie się dziś nie dzieje. Wojdyła, Malczyk, spóźnił się z obroną Kamil Hanas. No i są trzy punkty Malczyka i startu Gdynia. 47-24 prowadzą Zielonogórzanie, to aż 23 punkty przewagi. I mamy faul w ataku Quintona Hosleya. Przepraszam, nie Quinton Hosley, a Marcin Sroka był winnym tego przewinienia i to na jego konto powędrował ten faul. Śnieg. Jankowski na 45 stopniach skorzystał z zasłony Wojdyła, ale piłka nie poszła w prawą stronę. Zupełne nieporozumienie pomiędzy Jankowskim a Robertem Rodwartem. Oczywiście mówi się, że za podanie odpowiedzialny jest podający i tutaj Jankowski w 100% powinien wziąć odpowiedzialność za ten błąd. 47-24 prowadzą Zielonogórzanie. Hanas do Hosleya, ten pilnowany przez znacznie mniejszego Malczyka. Sędziowie odgwizdali przewinienie Malczyka. Trzeci faul zawodnika, również trzeci faul drużyny. Hanas. No i sprytnie zachował się kapitan Stelmetu Zielona Góra, ale Hanas słynie właśnie z takich niepozornych wejść pod kosz, nietypowych rzutów. Tym razem udało się i są punkty dla Stelmetu Zielona Góra. 49-24 prowadzą gospodarze. Śnieg do Jankowskiego, ten pilnowany przez Hanasa, jest Rodbart. 5 sekund na oddanie rzutu ma start Gdynia, Jankowski, co będzie robił znów Rodbart. No i świetnie, ależ nietypowe zagrany hakiem. Zaskoczony chyba był tym Stewicz, bo nie zdążył nawet zareagować, a to skończyło się zdobyciem punktów przez Rodbarta. Sroka do Hanasa. Jest Hosley, poradził sobie z Malczykiem. Stewicz, faulowany przez Tomasza Wojdyłę.
To będzie czwarty faul startu Gdynia w trzeciej kwarcie dzisiejszego spotkania. A jeżeli o Wojdyłę chodzi, to drugi faul tego zawodnika. No i będziemy mieli zmianę do wejścia na parkiet. Szykuje się już Jarosław Mokros i zmieni właśnie wspomnianego przed chwilą Tomasza Wojdyłę. Tymczasem Stewicz na linii rzutów wolnych. W pierwszej połowie dzisiejszego spotkania Stewicz anotował 50% skuteczności w tym elemencie gry. Tym razem pierwszy rzut wolny Serba celny. 51-26. Rośnie przewaga Zielonogórzan o 1 punkt. Tym razem nieskutecznie, ale powalczył o piłkę Quinton Hosley, za co zebrał brawo od zielonogórskiej publiczności. Dosyć ospale do tej piłki ruszyli Gdynianie, Amerykanin to wykorzystał. Był teraz faulowany przez Marcina Malczyka, to czwarty faul tego reprezentanta startu Gdynia i piąty faul drużyny, jeżeli chodzi o trzecią kwartę. Stąd też po każdym kolejnym przewinieniu startu Gdynia zielonogórzanie będą stawali na linii rzutów wolnych. Oczywiście Malczyk bardzo szybko został zmieniony przez trenera Dawida Dedeka. W zamian za niego na boisku pojawił się z numerem 13 Maciej Kucharek. W pierwszej połowie spędził na boisku tylko 4 minuty 49 sekund. Teraz myślę, że może liczyć na więcej tego czasu na boisku z uwagi na to, że właśnie Malczyk ma na swoim koncie już 4 przewinienia. 52-26 dla Stelmetu Zielona Góra. Śnieg do Mokrosa, ten do Rodbarta. Rodbart tyłem do kosza będzie walczył tam ze Stewiczem. Tym razem bez punktów zbiera Quinton Hosley. Stelmet Zielona Góra w kontrze. No i świetnie, ach, było blisko zdobycia punktów. Już chciałem pochwalić Łukasza Seweryna, ale przedwcześnie zabrakło tam centymetrów, żeby piłka ostatecznie wpadła po kosza po tym podaniu Waltera Hodża. I mamy faul Jarosława Mokrosa na Quintonie Hosleyu. No i Amerykanin już za chwilę ponownie odda 2 rzuty wolne. I ponownie na linii rzutów wolnych Quinton Hosley, Stelmet Zielona Góra. Zmiana w zespole gospodarzy rozgrywającego. I mamy zmianę na pozycji rozgrywającego. Walter Hodge opuścił boisko. W zamian za niego na parkiecie Mantas Czesnawski. Hodge do tej pory 14 punktów. Razem z Hosleyem najskuteczniejsi gracze Stelmetu Zielona Góra w dzisiejszym spotkaniu. To 15 punkt Quintona Hosleya. 2 punkty do tej pory Mantasa Czesnowskisa. Szykuje się zmiana na rozegraniu również w ekipie startu Gdynia. Do gry wraca Sebastian Kowalczyk. On zastąpił na parkiecie Tomasza Śniega. Ale Śnieg może teraz odpocząć, kiedy na parkiecie nie ma Hodża. Jest Czesnauskis, to też na zmianę pozwolił sobie trener Dawid Dedek. Jankowski, Mokros, Rodbart walczy tam pod koszem. Kolejny przechwyt Stelmetu Zielona Góra, tym razem w wykonaniu Hugh Hosleya. Sroka do Czesnauskisa, będzie próba zagrania pick and roll, ale nic z tego nie wyszło. Czesnauskis długo przy piłce, jest w prawym narożniku Seweryn, ale znów bez punktów po rzucie tego zawodnika. Jankowski za 3 punkty przymierzył Michał Jankowski i skutecznie 54-29 dla Stelmetu Zielona Góra. Co prawda o 3 punkty stopniała ta przewaga po rzucie Jankowskiego, ale wciąż widzimy olbrzymią dominację Stelmetu Zielona Góra. Troszkę w jej nudą przez to w dzisiejszym spotkaniu. Sroka za 3, ale niecelnie. Natomiast w kontekście kolejnych bardzo ważnych spotkań w Eurocupie dla Stelmetu Zielona Góra to dziś taki spacerek pozwalający być może na nabranie trochę świeżości, na odpoczęcie. Podejrzewam, że w czwartej kwarcie trener Michał Walin pozwoli pograć tym zawodnikom, którzy zazwyczaj nie mają okazji zbyt często pojawiać się na parkiecie. Być może Miloš Lopičić, może Paweł Jasnos, może Trubacz. Zobaczymy,
Tymczasem na boisku pojawił się Dejan Borowniak. To zmiana na pozycji środkowego. Borowniak zastąpił na pozycji centra swojego rodaka Olivera Stawicza. Czesnałski za 3 punkty niecelnie. Zbiórka Jankowskiego i już Kowalczyk jest na stronie ataku. Rodbart dostał piłkę po tej zasłonie. Dobrze ustawiona akcja startu Gdynia, ale niestety nie przyniosła skutków w postaci punktów. Natomiast skończyło się to wszystko faulem Marcina Stroki. To trzecie przewinienie Stermetu Zielona Góra w tej kwarcie spotkania. I również trzecie przewinienie zawodnika. Reaguje na tę sytuację trener Michajlo Walin, wpuszczając na boisko Roba Jonesa. Na ławce rezerwowych zasiadł Marcin Sroka. To zmiana oczywiście na pozycji numer 3. Sebastian Kowalczyk do Jarosława Mokrosa, ale sędziowie odgwizdują błąd kroków. Dwie minuty 20 sekund do końca trzeciej kwarty. Zielonogórzanie póki co prowadzą w tej trzeciej ćwiartce, ale nieznacznie, bo różnicą zaledwie 2 punktów. 14 do 12 to aktualny rezultat trzeciej kwarty. Nieco ponad 120 sekund do jej zakończenia. Przy piłce Sebastian Kowalczyk, pilnowany przez Czesnowskisa. Z zasłoną pojawił się Mokros, ale wciąż gdzieś tam ta piłka jest na obwodzie. Rodbart. 6 sekund na oddanie rzutu ma teraz start Gdynia. Nieskutecznie Kucharek, zielonogórzanie w natarciu, Rob Jones. No i niestety podanie Mantasa Czesnowskisa było dokładne, a chyba zabrakło koncentracji w przypadku Roba Jonesa. Kowalczyk próbuje wchodzić w strefę podkoszową, jest Mokros. Było blisko przechwytu, ale nic z tego nie wyszło. Jankowski z pół dystansu. No i piłka trafiła do kosza po tym, jak Mokros dobił ją gdzieś tam w podkoszowej walce. Bliski zbiórki był Dejan Borowniak, ale skończyło się zdobyciem punktów przez start Gdynia. 54-33 dla Zielonogórzan. W tym momencie mamy remis w trzeciej ćwiartce, 14-14, Jones za 3, niecelnie. I faulowany Łukasz Seweryn przez Sebastiana Kowalczyka. A że limit 5 fauli start Gdynia na tę kwartę już dawno wyczerpał. Będziemy mieli 2 rzuty polskiego reprezentanta Stelmetu Zielona Góra. Łukasz Seweryn zanotował świetny występ w Sopocie, tymczasem dziś jeszcze bez zdobyczy punktowej tego zawodnika. No ale cóż, jest okazja, żeby zmienić ten stan rzeczy. Pięćdziesiąty piąty punkt Stelmetu Zielona Góra. Pierwszy punkt Łukasza Seweryna w dzisiejszym spotkaniu. No i 15 punkt Stelmetu Zielona Góra w trzeciej kwarcie. A to 16 oczko, które wędruje na konto Stelmetu za sprawą celnego rzutu wolnego Seweryna. Kowalczyk. Naciskany przez Czesnowskisa, ale wchodzi w strefę podkoszową, odrzuca jednak na obwód. Jankowski z lewego narożnika. Zdobywa 3 punkty dla startu Gdynia. Mamy przechwyt Gdynian. Kowalczyk. Są 2 punkty i faul Łukasza Seweryna. Mamy akcję 2 plus 1 Kowalczyka, ale 19-letni reprezentant startu Gdynia nie podnosi się z parkietu. Coś tam się stało w ferworze tej walki. Być może doszło do jakiejś kontuzji. Widzimy jakiś problem z plecami Sebastiana Kowalczyka. No i mamy krótką przerwę w grze. 38 punktów startu Gdynia, 56 Stelmetu Zielona Góra. Co oznacza, że drużyna gości wygrywa trzecią kwartę, 19 do 16. To oznacza, że być może w szeregi ekipy Stelmetu Zielona Góra wdarło się troszkę rozluźnienia. No ale trudno się dziwić, trudno utrzymać wysoki poziom motywacji w momencie, kiedy wchodzi się na drugą połowę
z 21-punktową przewagą, a tak przecież wyglądała ta sytuacja po 20 minutach dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy, Zielonogórzanie pierwszą ćwiartkę wygrali 22-8, drugą 18-11. Teraz nieco lepiej spisują się podopieczni trenera Dawida Dedeka, ale do odniesienia zwycięstwa droga daleka, no i nie sądzę, żeby ostatecznie ta szala przechyliła się na korzyść drużyny gości. Musiałaby tutaj spaść jakaś bomba, nie wiem, jakiś kataklizm musiałby nawiedzić halę CRS i podopiecznych trenera Michaila Uwalina. A o takim kryzysie oczywiście raczej mowy nie ma, chociaż w koszykówce różne sytuacje się zdarzają i oczywiście ta strata 18 punktów jest do odrobienia. Ale nie sądzę, aby tak się stało. Będziemy mieli rzut wolny Kowalczyka po tym, jak był faulowany przez Łukasza Seweryna. Kowalczyk do tej pory 2 punkty na jego koncie. Jest szansa, aby podwyższyć dorobek punktowy. No i robi to 19-latek rzutem wolnym. Widzimy nacisk w defensywie, ale radzą sobie z tą obroną Zielonogórzanie. Jones, Hosley. Znów zawodnik grający na pozycji numer 4 ustawia atak z Telmetu Zielona Góra. Seweryn, ponownie Hosley, Quinton. No i można powiedzieć szczęście Quintona Hosleya, że był faulowany przez Jarosława Mokrosa, bo gdyby tak się nie stało, to Telmet Zielona Góra przekroczyłby czas 24 sekund na rozegranie akcji, a wtedy znów można by było powiedzieć, że Quinton Hosley zbyt indywidualnie próbuje rozgrywać tę akcję. A tak, mamy 2 rzuty wolne Quintona Hosleya, który w tym momencie gromadzi 16 punktów na swoim koncie. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem z Telmetu Zielona Góra obok Hosleya jest dziś Walter Hodge, 14 punktów na jego koncie. Ale Portorykańczyk jak na razie siedzi na ławce rezerwowych. Tymczasem Hosley powiększa swój dorobek punktowy o kolejne 2 oczka. I ostatnie 5 sekund trzeciej kwarty. Kowalczyk do Mokrosa, ale tym razem myli się rozgrywający startu Gdynia i Zielonogórzanie będą mieli sekundę i 20 setnych na oddanie rzutu, bo dokładnie tyle czasu pozostało do zakończenia trzeciej kwarty. Zobaczymy, jaki będzie pomysł na tę końcówkę. Quinton Hosley dostał podanie od Seweryna, ale nie miał możliwości na oddanie rzutu. No i Zielonogórzanie nie zdołali jeszcze podwyższyć swojego prowadzenia. A po trzeciej kwarcie Telmet Zielona Góra prowadzi 58-39, co oznacza, że start Gdynia wygrał trzecią kwartę 20-18. No, wygrana trzecia kwarta jest marnym pocieszeniem w kontekście całego wyniku, jaki widnieje teraz na tablicy, czyli 58-39 dla Telmetu Zielona Góra. No i nie sądzę, aby przez ostatnie 10 minut spotkania start Gdynia zdołał odrobić tak wysoką 19-punktową stratę. Szanse są niewielkie, chociaż świat koszykówki nie takie sytuacje widział, to jednak ciężko w to uwierzyć, że start Gdynia zacznie grać lepiej. Tym bardziej, że widzimy ile strat, ile błędów popełniają dziś podopieczni trenera Dawida Dedeka w starciu z utalentowanym i mocnym Telmetem Zielona Góra. Z Telmetem Zielona Góra, który ma bardzo duże, wygórowane ambicje, jeżeli chodzi o ten sezon. Na razie potwierdza to swoją dobrą grą. Zielonogórzanie są ostatnio na fali wznoszącej. Pokonali kolejno mistrza Polski i wicemistrza kraju, czyli Asseco Procom Gdynia i Trefl Sopot. Wygrana z Treflem jest tym bardziej cenna, że doszło do niej po dogrywce, no i na wyjeździe. A przywieźć 2 punkty z Sopotu to znaczy naprawdę wiele. No i dziś trzeci mecz rzędu, w którym Zielonogórzanie mierzą się z ekipą z Trójmiasta. Ale start Gdynia to Beniaminek, 10. miejsce w tabeli Tauron Basket Ligi. Tylko 5 zwycięstw w tym sezonie na 16 rozegranych spotkań, mówi samo za siebie. Wracamy na boisko, wracamy do tej rywalizacji pomiędzy Telmetem a startem. I swoją akcją rozpoczną Zielonogórzanie. Seweryn Czesnowski z Borowniak, Rob Jones i Kamil Hanna 105 z Telmetu Zielona Góra na ostatnią kwartę. Piątka drużyny gości, Rodbart, Mokros, Jankowski, Kowalczyk i Kucharek. Czesnowski za 3 punkty i tym razem Litwin z polskim paszportem skutecznie.
61-39 prowadzą zielonogórzanie po trójce Czesnał-Skisa. Jaka będzie odpowiedź startu Gdynia? Jankowski urywa się po zasłonie Mokrosa. Mokros tyłem do kosza, ale jest przy nim bardzo blisko Rob Jones. Nie ma możliwości na oddanie rzutu, chociaż spróbował Mokros szczęścia pod tablicą Stelmetu Zielona Góra. Nie ma jednak punktów. No i mamy błąd kroków Roba Jonesa. Rob Jones schodzi z boiska, w zamian za niego na parkiecie pokazuje się Marcin Sroka. Sroka dziś jeszcze bez punktów, natomiast Rob Jones do tej pory 7 punktów na jego koncie. Rodbard bardzo mocno walczył tam z Dejanem Borowniakiem. Skończyło się faulem Serba. Trzeci faul zawodnika, pierwsze przewinienie drużyny w tej kwarcie. Dziś zielonogórzanie bardzo dobrze radzą sobie pod tablicami. Póki co zbiórka wygrana po 30 minutach gry 31-24. Rodbard pod koszem. Znów rzutem, takim hakiem zdobywa 2 punkty dla swojej drużyny. Mimo wszystko 20 oczek przewagi notuje Stelmet Zielona Góra, który będzie teraz konstruował swoją akcję w ataku. Czesnauskis z łatwością minął Kowalczyka. Sroka za 3 punkty, ale coś dziś nie może przełamać się Marcin Sroka. W ostatnich spotkaniach ten zawodnik zadziwiał tym, co pokazywał na parkiecie, zarówno w ataku, jak i w defensywie. Tymczasem dziś jeszcze bez punktów. 3 punkty zdobywa teraz Kamil Hanas, kapitan Stelmetu Zielona Góra. To jego druga trójka w dzisiejszym spotkaniu. Kowalczyk do Kucharka, Kucharek do Rodbarta. I Rodbard świetnie dziś spisuje się pod koszem, ale to jest klasowy gracz, tego można było się spodziewać. Średnio 12,9 punktu na mecz, 4,7 zbiórki. No ale też współczynnik evaluation w przypadku tego gracza mówi sam za siebie. A on wynosi dokładnie 13,7. Tymczasem błąd kroków do Jana Borowniaka i nie ma punktów po rzucie Serba. Piłka z boku dla startu Gdynia. Do gry wprowadzi ją zawodnik z numerem 13, czyli Maciej Kucharek. Na rozegraniu 19-letni Kowalczyk, naprzeciwko niego doświadczony Mantas Czesnauskis. 7 sezon w Tauron Basket Lidze. Poprzednie 6 Czesnauskis spędził w Enerdze Czarnych Słupsk. Krąży piłka po obwodzie, Jankowski naprzeciwko niego Seweryn. Rodbard wciąż tam walczy o pozycję ze Sroką. No ależ sprytem wykazał się Rodbard w tej akcji. Asysta Jankowskiego. 64-45, 19 punktów przewagi Stelmetu Zielona Góra. 7 minut 18 sekund do końca spotkania. Czesnauskis tym razem za 2, ale piłka po jego rzucie wpada do kosza i to jest najważniejsze. 66-45 dla Stelmetu Zielona Góra po celnym rzucie Czesnauskisa. Jankowski, znów Rodbard próbuje tam pomagać swoim kolegom jak może. Tym razem wyszedł, żeby postawić zasłonę. Skończyło się stratą piłki przez start. Sroka do Czesnauskisa, no i spokojnie zielonogórzanie mogą ustawiać swoją ofensywną akcję. Jest jeszcze 10 sekund na oddanie rzutu. Borowniak faulowany przez Jarosława Mokrosa. Pierwsze przewinienie startu w czwartej kwarcie. I drugi faul Mokrosa w dzisiejszym spotkaniu. Trzeci, przepraszam, faul Mokrosa w dzisiejszym spotkaniu. No i będziemy mieli 2 rzuty Dejana Borowniaka. Serb dziś jeszcze bez zdobyczy punktowej, a to rzadkość, bo w dotychczasowych spotkaniach rozgrywanych w barwach Stelmetu Zielona Góra Borowniak przyzwyczaił nas do dwucyfrówek. ...26 punktów Borowniak zdobył w meczu z Asseco Prokomem Gdynia, aż 24 oczka w meczu z Treflem Sopot. No ale druga strona medalu jest taka,
że każda drużyna, która będzie teraz przyjeżdżała do Zielonej Góry, czy która będzie mierzyła się u siebie ze Stelmetem, oczywiście skautuje swojego rywala i wie, że Dejan to filar ataku Stelmetu Zielona Góra, dlatego też na pewno będą poczyniane zabiegi, żeby gdzieś tam go wyłączać z tej gry, nie pozwalać mu na to, aby piłka trafiała w jego ręce. Mieliśmy faul Seweryna, drugi faul zawodnika i drugi Stelmetu Zielona Góra w tej kwarcie. Michał Jankowski na linii rzutów wolnych. 9 punktów tego zawodnika do tej pory. A to jego 10 punkt w dzisiejszym spotkaniu. Do gry wraca 35-letni Tomasz Wojdyła, 200 cm wzrostu. Z gdyńską koszykówką związano od 2010 roku. Najpierw z rezerwami Asseco Procomu. Te rezerwy następnie przerodziły się w gdyński Start. No i tak właśnie Wojdyła bierze czynny udział w budowaniu siły trójmiejskiej koszykówki. Był jednym z tych zawodników, którzy wywalczyli awans do Tauron Basket Ligi. Śnieg. Kucharek. 49 i 50 punkt trafia na konto Stelmetu Zielona Góra. 18 oczek przewagi gospodarzy. I zobaczymy, co zrobią teraz w ataku podopieczni trenera Michajlo Walina. Czesnałski z 8 sekund na oddanie rzutu. Sroka za 3. Skutecznie tym razem Marcin Sroka. I Zielonogórzanie prowadzą 71 do 50 po trójce Sroki. Tymczasem Kucharek do Jankowskiego. Michał Jankowski również za 3 punkty. Niecelnie jednak reprezentant Startu Gdynia. Sędziowie pokazują, że piłka gdzieś tam przetoczyła się po rękach Marcina Sroki. No i gdynianie będą mieli 24 sekundy na rozegranie swojej akcji. No chyba zbyt dużo dyskutował z arbitrami Marcin Sroka po tym faulu. Po tym jak wybił piłkę na aut. Mógł to po prostu przemilczeć. Tak się nie stało. Za tę dyskusję Sroka został ukarany technikiem. No i będziemy mieli dwa rzuty wolne Michała Jankowskiego, a następnie piłkę z boku dla jego drużyny. Jankowski zdobywa 2 punkty dla swojej ekipy. No i jest szansa na to, aby przewaga Zielonogórzan jeszcze stopniała. Zobaczmy, jak te szanse wykorzystają podopieczni trenera Dawida Dedeka. Śnieg. Indywidualnie Tomasz Śnieg. I faulowany przez Mantasa Czesnowskisa. 4. faul Stelmetu w tej części spotkania. Czesnowskis drugie. I 4. drużyny Stelmetu w placu numer 4. Będziemy mieli 2 rzuty wolne Śniega, który dziś jeszcze nie zapunktował. Śnieg nie wykorzystuje pierwszej okazji na zdobycie łatwego punktu. Zobaczymy, jak pójdzie mu przy tym drugim rzucie. I mamy pierwszy punkt Śniega w dzisiejszym spotkaniu. 53. oczko Startu Gdynia przy 71 punktach z Stelmetu Zielona Góra. Czesnałskis. Walczy o pozycję Borowniak, ale Wojdyła nie odpuszcza tam pod koszem. Sroka. Za 3 punkty Marcin Sroka. Niecelnie walczył jeszcze Dajan Borowniak, ale Mokros był górą w tym podkoszowym pojedynku. Oczywiście nie bez znaczenia również była tam ostra walka Tomasza Wojdyły. Mokros za 3. Dziurawi kosz Stelmetu Zielona Góra. 56 punktów Startu Gdynia, 71 punktów Stelmetu Zielona Góra. To 15 punktów przewagi gospodarzy. 4,5 minuty do końca spotkania. Czesnałskis. Sroka na 45 stopniach, ale nie oddaje rzutu. Traci piłkę Stelmet Zielona Góra. Śnieg już napędza tempo tej akcji. Tomasz Śnieg. No i mieliśmy faul Łukasza Seweryna. 5. przewinienie Stelmetu. I będziemy mieli 2 rzuty wolne dla Tomasza Śniega. Do tej pory 50% skuteczności w rzutach wolnych tego 23-letniego reprezentanta Startu Gdynia.
trzeba przyznać, że dziś śnieg nie spisuje się na miarę swoich możliwości. 5,4 punktu na mecz to jego średnia, odkąd pojawił się w ekipie startu. 51,4% z gry, dziś jednak śnieg punktuje tylko z linii rzutów wolnych. 4 minuty 15 sekund do końca spotkania, 71,57 prowadzi Stelmet. I to zielonogórzanie są właśnie w posiadaniu piłki. Czesnauskis. No i mamy trójeczkę Łukasza Seweryna w ważnym momencie, bo przewaga Stelmetu Zielona Góra zaczęła niebezpiecznie topnieć. 5 fauli na koncie mają gospodarze i to również nie jest zbyt komfortowa sytuacja, ale trójka Seweryna pozwala optymistycznie nadal spoglądać w tę przyszłość. 74-57 i 3 minuty 44 sekundy do końca spotkania. Mieliśmy faul Czesnauskisa, trzeci w dzisiejszym spotkaniu faul tego gracza Stelmetu Zielona Góra i będą 2 rzuty wolne Tomasza Wojdyły. Niezbyt dokładnie Wojdyła przyłożył się do tego pierwszego rzutu wolnego. A warto jednak zwracać uwagę na te rzuty wolne, to są przecież łatwe punkty. Obrońcy nie przeszkadzają, wystarczy dobrze przymierzyć, chociaż z drugiej strony łatwo się o tym mówi. Ale kiedy zawodnicy troszkę pobiegają po boisku, nie mogą złapać tchu, to ciężko zapanować nad drżeniem mięśni. No i nad tym, żeby te niby wydające się łatwe rzuty wolne były skuteczne. Borowniak nieprzypilnowany, ale nie zdecydował się na wejście pod kosz. 10 sekund na oddanie rzutu mają koszykarze Stelmetu. Czesnauski z Borowniaka. Niestety nieskutecznie Serb spod samego kosza. I 2 punkty Tomasza Śniega. Jankowski pokazuje swoim kolegom, żeby pozostali na stronie Stelmetu Zielona Góra, żeby naciskali w defensywie. Malczyk już jest naprzeciwko Czesnauskisa, ale Marcin Malczyk będzie musiał bardzo ostrożnie grać w tej defensywie, bo on ma już 4 faule na swoim koncie. Zresztą te przewinienia bardzo szybko nałapał. Czesnauskis za 3. Niecelnie, nie ma zbiórki Stelmetu Zielona Góra. Zbiera Jankowski. Wojdyła w kontrze. Nie było faulu, nie było również punktów Wojdyły. I Czesnauskis wyłuskuje piłkę z jego rąk. 74-60. To 14-punktowe prowadzenie Stelmetu Zielona Góra na 2 minuty 40 sekund przed końcem meczu. I mieliśmy faul Tomasza Śniega, trzecie przewinienie startu Gdynia w tym spotkaniu. No i mamy zmianę na pozycji środkowego w Stelmecie Zielona Góra. Milosz Lopicic, proszę posłuchać, jak gorąco powitała go zielonogórska publiczność. A to chyba dlatego, że dosyć długo nie mieliśmy okazji zobaczyć Milosza Lopicicia w akcji. Przed nim 2 minuty 39 sekund do zakończenia spotkania, no i zobaczymy, jak szansę daną przez trenera Michajlo Uwalina wykorzysta czarnogórski środkowy Stelmetu Zielona Góra. Już próba tam zagrania pick and rolla z Czesnauskisem. Niecelnie jednak zza linii 6,75 Litwin z polskim paszportem. No i już start Gdynia w natarciu. Mokros. Niecelnie. Trwa walka o piłkę. Kto będzie górą w tym pojedynku? Stelmet Zielona Góra. Czesnauskis do Seweryna. No i mamy łatwe punkty po kontrze Stelmetu Zielona Góra. Prowadzenie ekipy trenera Michajlo Uwalina urosło do 16 punktów. Na niespełna 120 sekund przed zakończeniem meczu. A więc już sprawa przesądzona. Stelmet Zielona Góra dziś odniesie 12 zwycięstwo tego sezonu. Natomiast 12 porażka tegorocznych rozgrywek powędruje na konto startu Gdynia. Cieszą się zielonogórzanie, bo do wejścia na parkiet szykuje się Radosław Trubacz, jeden z najmłodszych członków koszykarskiej rodziny Stelmetu. A na dodatek mamy 3 punkty Kamila Hanasa. Morzak do Mokrosa. Ten nie ma za bardzo do kogo podawać. Pojawił się Malczyk. Morzak, pilnowany przez Kamila Hanasa, wchodzi jednak w strefę podkoszową. Morzak zdołał oddać rzut. Na szczęście dla Stelmetu Zielona Góra niecelny, ale był faulowany przez Roba Jonesa. I będziemy mieli 2 rzuty wolne dla Jarosława Mokrosa.
mamy zmianę na pozycji numer 2. Wspomniany wcześniej Radosław Trubacz w zamian za Kamila Hanasa pojawia się na boisku przy wielkiej uciesze publiczności. Tymczasem Morzak oddaje pierwszy rzut wolny. Ten był skuteczny. 61 punkt wędruje na konto Startu Gdynia. 62 punkt po drugim celnym rzucie Morzaka. Widzimy, Gdynianie nie tracą ducha walki. Wciąż naciskają w defensywie. Seweryn podwojony, ale wychodzi cało z opresji. Jones do Czesnauskisa i mieliśmy faul. Zielonogórzanie popełnili błąd połowy, stracili piłkę na rzecz Startu. Zobaczymy, co w obliczu tej sytuacji zrobią Gdynianie. Sebastian Kowalczyk, jest Grzegorz Morzak. Morzak za 3 punkty i dziurawi siatkę Stelmetu Zielona Góra. 78-65 prowadzi Stelmet. To już ostatnie sekundy dzisiejszego spotkania. Jones znów podwojony, ale jakoś radzi sobie w tej sytuacji. Nie poddał się tej presji podwojenia. Wszedł w strefę podkoszową i z łatwością zdobył 2 punkty dla Stelmetu Zielona Góra. Nieco ponad pół minuty do końca spotkania. Kowalczyk, naprzeciwko niego Czesnauski. Z zasłoną pojawia się tam Wojdyła. Kowalczyk bez problemu zablokował ten rzut Milosz Lopicic. Ostatnie 20 kilka sekund dzisiejszego spotkania. Podejrzewam, że Stelmet Zielona Góra będzie próbował grać do końca, chociaż te plany wzięły w łeb po faulu Malczyka. Piąte przewinienie zawodnika z numerem 8 grającego w barwach Startu Gdynia, stąd też Malczyk, mimo tego, że do końca meczu pozostało już niespełna 20 sekund, musi opuścić boisko. W zamian za niego z numerem 13 na parkiecie pojawia się Maciej Kucharek. Piłka z boku dla Stelmetu Zielona Góra. Jones, naprzeciwko niego Jarosław Mokros. Jones znów indywidualnie. Tym razem nie ma punktów po rzucie Amerykanina. Ostatnie 8 sekund. Sebastian Kowalczyk przy piłce. 80-67 prowadzi Stelmet Zielona Góra, także nie ma szans na zmianę prowadzenia. Stelmet Zielona Góra odnotowuje dziś 12 zwycięstwo tego sezonu. Z kolei dla Gdynian jest to 12 porażka rozgrywek 2012-2013. Gospodarze dzisiejszego meczu kolejny mecz rozegrają 26 stycznia na wyjeździe, mierząc się z AZS-em Koszalin. Początek tego meczu o godzinie 19. Start Gdynia dzień później podejmie w swojej hali PGE Turów Zgorzelec. Początek tego spotkania o godzinie 18. Zanim jednak Stelmet Zielona Góra ponownie zacznie myśleć o rozgrywkach Tauron Basket Ligi, musi skupić się na Eurocupie. Już w najbliższą środę do Zielonej Góry przyjedzie Spartak Sankt Petersburg. Mówi się, że to faworyt grupy K, ale zobaczymy, jak wypadnie w konfrontacji ze Stelmetem Zielona Góra. Ten mecz zaplanowany jest na środę 23 stycznia na godzinę 19. 80-67 takim wynikiem Stelmet Zielona Góra pokonał dziś Start Gdynia w ramach meczu 17 kolejki Tauron Basket Ligi. Punkty dla gospodarzy zdobyli 9 Jones, 4 Stewicz, 16 Hanas, 18 Hozli, 14 Hocz, 7 Czesnauskis i Seweryn, 3 Sroka, 2 Borowniak. Drużyna gości: Pełka 0, 5 Kowalczyk, Malczyk 3, 21 Rodbart, po 5 Morzak i Mokros, 3 Kucharek, 14 Jankowski, 4 Andrzejewski, 3 Wojdyła i 4 Tomasz Śnieg. Na dziś to wszystko. Za uwagę w imieniu ekipy Regionalnej Telewizji Lubuskiej dziękuję Państwu. Łukasz Łukaszewski, do usłyszenia i do zobaczenia. Głównym partnerem programu jest Miasto Zielona Góra.